Cześć, mam na imię Jarek, a mieszkam w Chinach od 11 lat. Po Thanksgiving temperatura spadła, jak widzieliście na zwiastunie, jak na nasze warunki lokalne, to temperatury syberyjskie 12-10 stopni Celsjusza. Wirus nam się nagle odwinął, to już jest trzecia fala, czy druga fala, czy trzecia fala. Stąd też dużo obaw w Chinach, co będzie dalej w Szanghaju. Na tle celnicy odkryli wirusa w importowanych produktach, plus w Tiendzinie oraz wewnętrznej Mongolii. Także Szanghaj, wewnętrzna Mongolia i Tiendzin to są takie miejsca dosyć niebezpieczne ze względu na wirusa. Nie wiadomo, skąd to się ten wirus wziął, no ale trzeba być przygotowanym na najgorsze. Stąd też pojawiły się, mam parę zamówień od klientów, pojawiły się przedłużenia w cyklu dostaw. Zaczyna brakować, to znaczy nie tyle brakować, co wydłużono okresy dostaw i produkcji na maseczki i na rękawice. Także apel do Was, zaopatrzcie się w środki higieniczne, bo być może, że będą jakieś braki tej zimy, to raz. Dwa, no co nowego? W Chinach nie ma specjalnie dużych zmian, dużo optymizmu, bo im PMI ruszyło w dziale usług, no ale to PMI, czyli ten indeks samopoczucia w działach zakupów, bo to jest w gruncie rzeczy indeks samopoczucia, czyli jak się czują ci zakupowcy, poprawił się, no ale wszystkie serwisy sobie teraz dobrze radzą, szczególnie podczas COVID-a, no bo dużo ludzi korzysta z serwisów, stąd też rosną zamówienia, jak i rosną też zapotrzebowania. Tutaj Wam ciekawego chciałem coś pokazać, jak budowali ten most w głębi, to zaraz go Wam pokażę bliżej, to nikt nie wiedział, po co go budują. A to jest most, który prowadzi do szkoły, zaraz objadę ją dookoła tej szkoły. To był tak jak gdyby most wnikąd. I ten most jest fajnie strzeżony, tam policjanci stoją, ładnie oświetlony. I interesującą sprawą jest, że jak budowali ten most, to nikt nie miał pojęcia, kto, po co, komu ten most buduje. A tutaj najpierw wybudowali most, a pewnie było takie wymaganie, a później dobudowali do niego szkołę. A dlaczego akurat? Bo tutaj przejeżdżam przez takie osiedla, które nie miały szkoły przez długi okres. Patrzcie, są takie potężne blokowiska, około na tym osiedlu mieszka 230 tysięcy ludzi. To są trzy właściwie osiedla potężne, które mają bardzo dużo dzieci, młodzieży, no i też im szkołę wybudowano, także, ale zanim wybudowali szkołę, no to właśnie wybudowali ten dosyć ciekawy most. I tak fajnie, fantastycznie wygląda to. Jak pamiętam, jak budowali ten most, ładnie oświetlony, jak budowali ten most, to wszyscy zachodzili w głowę, po co komu ten most, bo pod spodem jest taka jak gdyby grobla, no ale nigdzie ta grobla, pod tą groblą nigdzie nie było połączenia, a tam w głębi jest właśnie szkoła, także zaraz Wam pokażę tą szkołę. I wydawało się, że to jest jeden z takich przykładów ekonomii japońskiej, czyli budowanie dróg czy mostów donikąd. Ten most jest ciekawy, no bo tutaj ludzie sobie lokalni spacerują, jak i również lokatorzy tego osiedla, także jest dosyć duże, dosyć fajna atrakcja. Dodatkowo rano dzieciaki śmigają do szkoły, stąd też bardzo duża, jakby powiedzieć, uczęszczalność na tym moście, i on jest bardzo ciekawy. Zaraz tutaj zrobimy zakręt na Baranka, bo tutaj nam wolno. I Wam pokażę tą szkołę, gdzie wybudowali. Bardzo szybko ją wybudowali. Chyba ją kiedyś na którymś poście pokazywałem Wam, ale jak nie, no to jeszcze raz pokażę. Albo inaczej, jak nie pokazywałem, to będzie okazja. A wracając do Chin, ten PMI jeden i drugi skoczył. PMI produkcyjny też stoi tam na poziomie 51%, PMI usług 56%, także dosyć mocno sobie radzi ekonomia. Trochę zadrażniej w handlu międzynarodowym, teraz znowu Australijczycy i Chińczycy się spierają o cła na winie. Chińczycy zarzucili im ceny dumpingowe, czyli ceny poniżej kosztów produkcji, stąd też troszeczkę zamieszania. No, Australia wysyła około miliarda dolarów rocznie wina
Także to jest dosyć pokaźny interes. No, zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Co jeszcze? Wyszły jakieś tam po plenum, tym, którym było ostatnie plenum, wyszły takie zarządzenia, że wszyscy, no inaczej, firmy, które są mocno zainwestowane w opakowania, czy w użycie papieru, czy pulpy papierowej, skierowano ich i zasugerowano, żeby przestawili swoją produkcję, czy to opakowań, czy materiałów na użycie plastiku pochodzącego z odzysku, z recyklingu. Chiny pragną być samowystarczalne surowcowo w przeciągu najbliższych 5 do 10 lat, stąd też no, jest praktycznie zakaz produkcji nowego plastiku. To znaczy nie tyle, co jest zakaz, co jest mocny nacisk na to, żeby używać z odzysku plastiku to raz, no chyba, że specyficzne gałęzie gospodarki, jak medycyna, czy tam, gdzie wymagane są wysokiej jakości czystości plastiki, więc tam chyba pozwalają im używać, ale jest duży nacisk na używanie wszystkiego z recyklingu. U mnie na osiedlu wprowadzono program recyklingowy, praktycznie rok im to zajęło, czyli od kiedy zaczął się wirus. Teraz zniknęły wszystkie kubły i mamy tylko taki kubeł wielki zbiorczy, w którym w poszczególne dni znosimy czy to odpadki z kuchni, czy to odpadki z plastikowe, czy to szklane, czy metalowe, i mamy tam takiego specjalnego, są specjalne godziny, kiedy to się wyrzuca rano i wieczorem, także jest dosyć ostra kontrola nad recyklingiem. No Chiny zaczynają już od dłuższego czasu bardzo mocny nacisk na ich środowisko naturalne, no, które na pewno podczas szybkiego okresu rozwoju ucierpiało, jak wszelkie środowiska naturalne dużych ekonomii, stąd też muszą popracować troszeczkę mocniej. Po tym ostatnim właśnie plenum właśnie ta środowisko naturalne, jak i samowystarczalność, to są ich jednym z głównych celi. Stąd też widzimy, że no, wdrażają to bardzo konsekwentnie. Jak mówiłem, poza paroma ogniskami tego wirusa, 8 w Szanghaju, dzisiaj czytałem, że 70 mają nowych zachorowań w Hongkongu, no, bo tam jest potężne zagęszczenie ludności, to raczej panują nad sytuacją związaną z tym wirusem. Ci, co podążali, oglądali mojego Twittera, to widzieli, jak były wyludnione ulice w pierwsze dni. O, i tutaj jest ta szkoła, za chwileczkę będę ją mijał, wam pokażę. W rok wybudowali tą szkołę, także to jest potężny kompleks do tej szkoły. Tutaj chodzi podstawówki 6 tysięcy. Do podstawówki 6 tysięcy, do high school chodzi następne chyba 3 tysiące studentów, uczniów. Także jest moloch ta szkoła, mają parę basenów, bardzo fajna infrastruktura, także tutaj zatkali od razu problem związany ze szkołami, stąd też most. Tutaj usunęli małą galerię ze skrzyżowania, stąd też galeria się zrobiła o wiele większa, o wiele przyjemniejsza i o wiele przyjemniej się tutaj rozjeżdża. Tutaj była kiedyś zajezdnia autobusowa, ale to jakoś tutaj pozamieniali, to także komunikacja po tej części miasta jest całkiem dobra. Mnie coś na gardle siadło, tak jak słyszycie. Coś chrypie, nic poważnego, tyle, że gardło umęczone, no bo czterodniowy weekend oparty na jedzeniu. W gruncie rzeczy człowiek siedział tak, przechodził z restauracji do restauracji, z ciepłego do ciepłego, ale na zewnątrz pogoda dosyć zimna, także łatwo było złapać taką jakąś chrypkę. No upiekłem indyka w stylu slow cook, czyli 10 godzin zajęło mi 5-kilowego indyka. Piecze się go przy 100 stopniach w piecu, bardzo wolno. Wprowadzili teraz takie oświetlenia, tutaj widzicie migające. One wskazują, że w tym miejscu jest odcinek szczerzony. To znaczy szczerzone to są tutaj elektroniczni policjanci, wklejają mandaty, czyli trzeba bardzo uważać, szczególnie na tym skrzyżowaniu, żeby nie robokopnie przykleił mandatu, czyli prędkość, skręty, zmiany linii i tak dalej. Trzeba bardzo ostrożnie. Tutaj bardzo skomplikowane to skrzyżowanie jest i dużo wypadków dosyć było, stąd też prawdopodobnie dmuchają na zimne. Wracając do mojego indyka, nieprzytomnie się objadłem tym indykiem.
kawał w gruncie rzeczy ptaka. To był tak zwany slow cook, czyli zabrało mu kilka godzin pieczenie. To jest taki system, który powoduje, że indyk nie wysycha, a staje się przez to bardziej soczysty, jak i również mięso staje się bardzo delikatne przez ten tak zwany slow cook. Także bardzo Wam polecam. No, większość ludzi nie lubi indyka z tego tytułu, że indyk podczas pieczenia wysycha. Mój był faszerowany jabłkami, gruszkami, śliwkami, daktylami, także zachował tą wewnętrzną wilgoć. Dodatkowo no bardzo wolno był pieczony i przykryty, także nie udało mu się utracić wilgoci. Wyszedł naprawdę fantastyczny. Polecam ten system. A wracając do Chin, głównie może o ekonomii, będzie się zmieniał prezydent w Stanach prawdopodobnie na 99%, ale zauważcie, że bardzo dużo administracja przepycha praw prezydenckich, niepopularnego prezydenta, które prawdopodobnie Joe Biden nie zniesie, bo to jest taka w gruncie rzeczy kontynuacja polityki. Także możemy się spokojnie przygotować na następne 5-10 lat tej zabawy w wojnę handlową. Oni lubią się w to bawić, także będzie jakieś zajęcie, ale pod tą przyprawką wojny handlowej to będzie zapewne podnoszenie cen produktów, cichutkie wybalansowywanie inflacji, której nie ma. No oczywiście, że nie ma inflacji, bo skąd miałaby być inflacja? Gotówki prawdziwej nie ma na rynku, są tylko aktywa, które używają rządy do płacenia długów spółek, a przy okazji przejmują spółki. Jak tak dalej pójdzie, to już nie będzie ani jednej prywatnej firmy na świecie. Za 5-10 lat wszystkie będą państwowe firmy i będą należeć do państwa. A jeśli chodzi o inflację, no to koszta produktów, koszta żywności będą nam stale rosły. I tutaj będziemy mieć taką właśnie ukrytą, poprzez stałe podwyższenie cen, poprzez cła, wszelkiego rodzaju taryfy. Także no zobaczymy, co dalej. Dobrą wiadomością jest, że ropa naftowa się troszeczkę odbiła, bo się okazuje, że ten boom na samochody elektryczne nie tak szybko się wydarzy, jak się miałby wydarzyć, z tego tytułu, że raz, że brakuje składników do baterii, to raz. Dwa, są problemy z utylizacją tych baterii. Są niepojemne te baterie. Okazuje się, że wszystkie dane elektryczne, techniczne są zawyżone o 30-40%, stąd też te samochody nie przejeżdżają tyle, ile powinny przejeżdżać, ani nie mają takiej wydajności. Dużo w Chinach się widuje tych elektryków, ale to jest spowodowane głównie subsydiami. Po prostu taniej jest je kupić. Też blokady są związane z tablicami rejestracyjnymi. Na przykład w Szanghaju, już w niektóre części Szanghaju już się nie wiedzie na zwykłych tablicach rejestracyjnych paliwowych, trzeba mieć elektryczne, czyli niedługo centrum Szanghaju będzie całkowicie wydzielone tylko dla elektryków. To jest taka dosyć interesująca przyszłość, która nas czeka i powoli jest to testowane w Chinach, w Szanghaju, a i też powoli na całym świecie się to będzie wydarzało drobnymi kroczkami. Europejskie czy amerykańskie rządy będą kopiować to, co się dzieje w Chinach. Podatki zaczynają rosnąć w Chinach od pensji, bo ludzie za dobrze zarabiają, ale to nie jest dużo, raptem wskoczyło. Znajoma mi właśnie powiedziała, której pensja jest tam 3000 dolarów, że jej podatek w tym tygodniu, w tym miesiącu dobili pierwszy raz po plenum, bo to był ten podatek planowany jeszcze w 2012 roku. Podatek miesięczny skoczył o 30 dolarów. No to nie jest dużo, ale już powolutku zaczynają obracać infrastrukturę finansową państwa w kierunku samowystarczalności podatkowej, czyli obywatele będą finansować budżet państwa. Tak samo coraz częściej się mówi o podatku od posiadłości. O ile się nie mylę, to w Polsce się nazywa katastralny chyba podatek. O podatku od prezentów finansowych, rodzinnych, czy tam i od spadków też. Także Chiny coraz więcej przepraszam, Chiny coraz więcej będą miały tego typu. Dzieci wracają ze szkoły, jest która jest godzina? 21:75, także dzieciaki wracają z wieczornego odrabiania lekcji.
codziennie nadrabiają właśnie straty związane z wirusem, głównie dzieciaki, które, wow, ale korek nam się tutaj zrobił, głównie dzieciaki w wyższych stopniach, zaraz ja dobrze mówię, w wyższych klasach, o, muszą nadrabiać sobie szkolne zaległości, stąd też ten korek, co tutaj widzicie, to są rodzice odbierający dzieciaki ze szkoły. Nie ma uprość, dzieci muszą się uczyć, dzieci muszą odrabiać zadania. Zadania są odrabiane w szkołach chińskich pod okiem nauczyciela, który z tego, co zrozumiałem, co mi tłumaczyli znajomi, po prostu to są takie jak gdyby dodatkowe klasy, zajęcia. Tyle, że się wykonuje zadanie domowe i krok po kroku studenci to robią, a następnie nauczyciel omawia, jak powinno być wykonane zadanie domowe. Zwykle tutaj jest bałagan z tym skrzyżowaniem, bo tutaj ta szkoła ma dwa wejścia i także z jednej strony i z drugiej strony jest zablokowana. Tam z prawej strony, tam się dantejskie sceny dzieją. Dobrze tak jakoś podświadomie wybrałem tą drogę, bo wiem, żebym się drugą stroną nie przebił do swojego mieszkania, do swojego osiedla, bo tam jest całkowicie zablokowane, jakbym chciał skręcić w prawo. No i podziwiam te dzieciaki, w gruncie rzeczy ostro uczą się i no, niestety czy niestety, ale dzieciaki europejskie czy amerykańskie będą miały ciężki orzech do zgryzienia za 5-10 lat, kiedy no właśnie te dzieci zaczną wchodzić w dorosłe życie. I stąd też no, poziom nauki i wykształcenia jest wręcz religijny w Chinach. Najważniejsza jest nauka, dzieciaki nie oglądają telewizji, nie mają dostępu do telefonów, ani rozrywek, ani zabaw. Jedynie tylko sport uprawiają, zezwalają im na uprawianie sportu. Także to jest dosyć fajne. A pozostałe rozrywki są, niestety nie są im dane. Tu się w Chinach mówi, że college dopiero jest takim miejscem, gdzie dzieciaki mogą się wyżyć. I w college'ach się głównie ludzie już tak bardzo nie uczą. Ale w gruncie rzeczy to może i dobrze, no bo w tych... czego się Jaś nauczy, to Janek będzie umiał, no nie? Czyli najważniejsze jest to podstawowe wykształcenie i rozwijanie dzieci. A w koledżu czy uniwersytetach już sobie dzieciaki będą robiły, co będą chciały ze swoją przyszłością, z wykształceniem, bo tam już są inne systemy przekazywania wiedzy, jak i również otrzymywania tytułów naukowych. Także jakość powietrza dosyć dobra z jednej strony może wskazywać na to, że wieje wiatr z Syberii, a z drugiej strony, że no, wciąż ta produkcja jest nie jeszcze pełną parą operująca. Stąd zobaczymy, jeszcze zaczekamy miesiąc, aż temperatura powietrza całkowicie spadnie i zobaczymy wtedy, jakie będzie zanieczyszczenie powietrza, jak skoczy do normalnych poziomów sprzed wirusa, to znaczy, że się odbili całkowicie. Jak już wspominałem kiedyś, przez tą wojnę handlową, a parę firm związanych z mikroprocesorami i parę firm związanych z telefonami komórkowymi, elektroniką, pozbyło się no, tych nieprzynoszących dochodów części gałęzi swojej gospodarki w Chinach, na przykład Huawei pozbył się niskobudżetowej marki Honor, i które się w ogóle po prostu nie będą marnować zaawansowanych chipów na nich, na tą markę, stąd też parę innych marek, również chińskich, zdecydowało się na pozbawienie, na pozbycie się takich nisko profilowych i niskokosztowych linii produkcyjnych, jak i również tego typu produktów, stąd też skupiają się tylko na wysokiej technologii. O 5G wciąż cicho, nie dzieje się nic specjalnego, nie dzieje się nic poważnego. Nie widzę nic poza aplikacjami i szybkością łączenia się z internetem i oglądaniem filmów, także staram się tutaj nadążać za mediami, co się dzieje nowego w 5G, ale nie widać tak za bardzo. Prawdopodobnie oplotą Chiny tym systemem 5G bardzo szybko. Właściwie już jest oplecione, ale tak szybkiego zastosowania natychmiast przekładalnego, czy to na dochód, czy to na pieniądze, czy to na jakiś skok technologiczny, raczej to się nie wydarzy. No, tutaj macie właśnie przykład, jak wyglądają te korki. Tam jest korek aż do samego końca drogi, nie ma się jak przebić. Tutaj też
na dwa, na trzy pasy blokują pasy, także trudno przejechać do przodu, bo zrobiło się zimno, no to rodzice przyjeżdżają po dzieci samochodami. Jeszcze jak było ciepło, no to na skuterach elektrycznych skakali, czy tam na rowerach, czy nawet na piechotkę podchodzili, no ale zrobiło się zimno, to teraz każdy wsiada w samochód. Co jest widocznym znakiem nie tyle zamożności, co nawet powoli społeczeństwo staje się coraz bardziej leniwe i na pewno im będą rosły obwody w talii. Także Chiny wkrótce dostaną się do grupy uprzywilejowanych, rozwiniętych krajów, w których choroby cywilizacyjne będą rozwijać nową medycynę czy nowe serwisy medyczne, które również obciążą system państwowy. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zajmie to troszeczkę czasu. Mam nadzieję, że w miarę szybko się ockną z tego problemu, że zauważą ten problem i nie będą jednak brnęli w potężne koszta.